Siema, siema, jestem Rajo GP, to jest Koniecznik z naszej serii Podwórko Kolonisty. Dzisiaj odcinek ze Żniw, a ze mną Krzysztof. Cześć. Siema, witam. Witam również cały czas zgromadzony na Twitchu, na YouTubie. Nie, co? Witam was na YouTubie, witam czat zgromadzony na Twitchu, czyli wszystkich ludzi, którzy ze mną są. Witam serdecznie was. Jeśli wy chcecie być częścią społeczności, pamiętajcie, streamy są od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 22. Zapraszam serdecznie, czekam tam na was z utęsknieniem. Słuchajcie, dzisiaj, no co żniwa. Przy okazji też się pochwalę. Zdałem szkołę rolniczą, jest już, jak widzicie, czerwiec, druga połowa czerwca, miałem egzaminy wszystkie pozytywne, co prawda tam zaliczyłem chyba teorii na 55%, więc tako, ale miałem też egzamin praktyczny taki, tam było 79%, także już trochę lepiej, fajniej, dokumenty jeszcze w sekretariacie, jeszcze nie odbierałem tego, także szybko na żniwa, ogarnąć się i co, ja właściwie już dziś wieczorem składam kwita o dofinansowanie na młodego rolnika. Dokumenty dostarczę oczywiście potem elektronicznie. No i już mam nadzieję, w przyszłym miesiącu możemy liczyć na dofinansowanie. No i jakby też nie było, nowy nabytek. Nowy, konkretny nabytek, także nie mogę się doczekać. Mogę zrobić plutycze, wiadomo, dobra. Chodzi oczywiście o mapy. Jedziemy, nie? Słuchajcie, dzisiaj jest sprawa taka, mamy co robić akurat we dwóch. Bo tak. Cześć Szymik, dzięki za followka. Dzisiaj Krzychu będzie za mną prosał od razu, bo lecimy dzisiaj z jęczmieniem, tak? Więc najpierw Krzychu tam sobie, okej. Kokotek, siemka, dzięki za followka. Dobra Krzychu, to co, bierz siątkę i wyjdź mi z tym headerkiem, nie? Okej, spoko, spoko. Dobra, ja idę tutaj do klasa, załadujemy się. On już jest przesmarowany, wszystko tutaj trybi, cześć, muszę wejść na sieczkarnię. O. I tu wszystko jest przesmarowane i gotowe. Reku, dzięki za follow. Jest już przesmarowane wszystko i gotowe. Trochę też tam gdzieś musiałem lekutko go... O. Dobra, pójdzie. Jakoś poszło to. Ty, no czekaj, donate dostałem. No dobra, jesteśmy z powrotem. Wybaczcie, to się dziękuję za donate, oczywiście boomerskiżarty.pl. I dobra, ja biorę klasa, jak mówię, dzisiaj będziemy kosić sobie jęczmień. I co? Krzychu zaraz ono będzie prasował. Ponadto też tutaj, znaczy ponadto. Dobra, a ja wiem co to jest. Worki w tym się uzupełniały, w kurniku. Dobra, okej. Tak mi ogarniesz tutaj? To będzie fajnie, jak tak zaraz złapiemy sobie. Ale trochę podjedź. Nie, ty jedź prosto, ja sobie podjadę, nie? Okej. Jeszcze. Kurwa, stój do tyłu. Słabe hamulce coś jeżdżące, już wiem dlaczego taki remont będzie potrzebny. No, mówię, to jest twój traktor, weź trochę podjedź do przodu, lekutko. Żadne? Lekutko, no. O, stój, dobra. Już tutaj podjeżdżam. Jeszcze? Nie, już możesz odjechać. A, okej. To po, dobra. Dobra, ja tu już mam wszystko. To sobie jakoś tak, podniosę sobie lekko motowidła. A, podniosę, jak ja mam opuszczony ten. Opuścimy sobie, wysiadam. Kabel trzeba podłączyć, wałki są, nie? Dobra. I teraz mogę hydrauliką sobie operować, nie? Dobra, no, Krzychu podejdź mi zestawem i za chwilę będzie za mną tutaj prosało, także fajna pójdzie, myślę, dzisiaj robota. Kasy na koncie jeszcze trochę mamy, za chwilę trzeba będzie ten wypłatek Krzyśka szykować. Także... Dokładnie. Także trochę to się będzie działo. Dobra. Powiedz mi, czy tam header rozłączy sieczkarnią, czy nie? A zaraz sam sprawdzę. A, sieczkarnię, dobra, to zaraz trzeba będzie ten, przewajchować ją, żeby leciało na słomę, nie? Dobra. Idzie tam? Zmienia się? No, coś się dzieje. Coś się dzieje, dobra. Dobra. Dzięki Znajta. No, więc jęczmień leci. Koszony oczywiście jest, kurde, wybija się mnie z rytmu dzisiaj, no, normalnie masakra jakaś, nie? Ale dobra, lecimy sobie. Nie wiem ile też tam to kunie, to wszystko jakby ile tego zejdzie, ale jako tako to może nawet w miarę szybko pójść. Jak ktoś krzykuje, mam dopiero 1300, więc to myślę to pole ogarniemy raczej, bo 25% będę miał za chwilę w zbiorniku. Kurde, płot jeszcze ogarnę. Tam jak ktoś nie jedzie idealnie za mną, nie? Bo też chcę, sobie będę cofał albo coś. Okej, nie zarysało siątki, bo szkoda, nie? Ja wiem, że tak będzie remontowane jeszcze. Bo ogólnie tak, Krzycha to już jest teraz 60. Jeszcze nie przypisaliśmy na własność, ale powiedziałem, że niech będzie jego, niech on sobie dba. I Krzychu powiedział, dobra, trzeba tu wyregulować tamto, wyregulować tamto. No i będziemy zaraz pewnie z nią działać ostro, z tymi remontami. Dlatego na razie jest jak jest, ale boję się, co Krzychu zrobi. Masz jakiś pomysł? A w ogóle co będzie zmieniać w tej 60? Na pewno będzie kolor zmieniany, nie? To jest podstawa. Jaki będzie kolor teraz? A ty się nie pytaj! Ty ja się boję, że ja mu dam tą możliwość, tej, wiecie, tego tuningu, on zrobi jakiś różowy albo coś.
Ale nic, mam nadzieję, że spoko będzie, nie? Dobra. Widzowie mi jeszcze pomogą na moim kanale wybrać. Spokojnie, ty się dowiesz wszystkiego. No to fajnie, w takim razie zobaczymy, co Krzysztof zrobi. Siątki. A my już w kolejnym odcinku, jak mówię, dostaniemy dofinansowanie. Mam nadzieję, przynajmniej takie. No tak, a nie byłoby już, nie? Bo i tak też mi trochę sobie odpuścili ten temat. Nie wiem, włączyć tutaj wygniatanie tego, żebyśmy mieli to śmierdzisko, czy nie? Jak wolisz? Może być włączony, nie? To mogę włączyć sobie, poczekaj sekundkę, nie? Dajcie mi ludzka chwileczkę, ja to teraz ogarnę, żebyśmy wszystko mieli. Już, czekaj. Dobra, tylko pamiętaj, że się nie wrąbam w zboże, nie? Bo wiesz... Ty, ja mam taki problem, że on sami bokiem leci ten MTZ, tak driftuje. Weź podnieś sobie na prawym wszystkim myszy prasę, wiesz? Bo ona ci może lekko być w górę, nie? No, bo tam się zgadzało. Tam masz całego tuza właśnie tego. Kurde, tak, regulowanego, nie? Z tyłu, więc tam spoko. Czy dzisiaj będą tiktoczki? Tak, dzisiaj powiem jakieś tiktoczki na pewno, nie? Ale nie pytajcie właśnie o to na odcinku, nie? Już mówiłem o tym. Ile mam hektarów na sejwie? Wiesz co? Nie mam totalnie pojęcia teraz, ile tego tu jest. Trzeba by jakoś podliczyć potem, wiesz? Więc gdzieś tam dopiero w kolejnych to odcinkach wam powiem, albo nawet poza odcinkiem tym, nie? Bo nie mam pojęcia. Trochę tych pól doszło, znaczy może zobaczyć, jak to wygląda teraz u nas. No więc trochę tego jest, nie? No, ale myślę, że 7 hektarów już było na pewno, nie? Może więcej nawet będzie. Ja wiem, że to szczególnie mało, nie? Jakby tak patrząc na całość. A teraz będziemy bardzo w polo szli. Jeszcze Krzychu jest też w ogóle mi pomoże, na pewno, nie? Także super. Ej, Patryk, jakbyś się to byśmy się wysypali teraz, co? Okej, spoko, mogę podjechać. Dobra, ja bym tu właśnie się wysypał. Bo tam pojadę na całe pole i boję się, że tam, wiesz, tam to może pójść inaczej, nie? Także akurat Krzychu sobie podjeżdżę. I będzie cacy. Kable podpiąłeś tam? No mam podpięte, jadę. Dobra, jedzie, no, więc fajnie. No, jak widzicie, klasik w sensie swojej okazałości jeszcze z nami będzie przez długi czas na pewno. Na kolejny sezon na pewno zostanie jeszcze, bo wiecie, jest to dobry kombo, nie ma co mówić i nie ma co wymieniać. Ewentualnie może potem byśmy coś jeszcze postanowili dokupić, znaczy dokupić, wymienić na coś innego. Ale raczej bym nie kupował czegoś większego, tylko coś po prostu nowszego, nie? Może też GPS-a właśnie. O, dobra, to będzie się mógł podjechać trochę. No i fajnie leci. Uzbiornika miałem jak coś, nie? Więc tak nie najgorzej nawet na tym polu. Spoko. Jak to tam wygląda w ogóle? Sypie się. Teraz przez przyczepę się przesypuje. Dobra, zgaś siątka, nie? W sumie tak nie będzie ten. Spoko. Dobra, jadę na kolejne pole. Rurę schowam sobie jeszcze. No, jedziemy tutaj na kolejne, ten nasz fajny kawałeczek, taki ten duży, w końcu połączony w jeden cały, także pierwszy raz to będę się właśnie teraz nim przejeżdżał właściwie. Dobra, trochę tych chwasów złapiemy, ale trudno. No i ogień. Także patrzcie, to bardzo fajne, duże pole. Nie jest to chyba jedno z... jest to jedno z moich największych pól ogólnie. Ale chyba nie największe, bo teraz największym polem będzie nasza stara dzierżawa, czyli 29 plus 28. On już jest praktycznie prawie połączony razem. Tam tylko samą miedzę przeorać i tyle, nie? Więc tam i tak jest jeden rodzaj zboża zasiany. I to wszystko będziemy sobie... O, tu krzaki, kurde, za tym drzewem. Nie wiem, tego drzewa ogólnie miałem się pozbywać, ale mówię, fajny klimat robi, zostanie chyba, nie? Więc raczej nic z nim nie będę działał, nie? Siema, Karol, witam. Okej, okay, no. Także, nawet spoko ty plon leci, lepszy plon niż rok temu, wiesz, Krzysiek? No, to elegancko wtedy. No, pokazaj mi na mapce, że jest na zielono, on taki limonkowy, wcześniej był żółty, także super. Na przejeździe myślę z 1,5 tony będę na pewno. Fajnie. Im więcej zboża, tym więcej oczywiście dla nas pieniędzy, chociaż akurat jęczmień będę przeznaczał, nie jęczmień, pszenicę będę przeznaczał na kurki, a jęczmień sprzedajemy chyba cały, nie? Jakoś tak to chyba będzie. O, tu od razu będzie lepiej szło, patrzcie. Ty, dobra, na przejeździe będzie 2 tony, nie? Bo tu już lepsza klasa tam pod koniec. O, tu jest elegancko. Duże, fajne poletko. Tak, gdzie git? Tak, nagrywa się, ale fajnie, że czuwacie, nie? Ale spoko, wiecie, bo ostatnio właśnie jak miałem ten odcinek, tam gdzieś Krzychu wrąbał właśnie do stawu, no tam był właśnie problem z tym, że się odcinek teoretycznie nie nagrał, a tak naprawdę się nagrał, tylko nie nagrał się na mój dysk, tylko na streama jakby, nie? Bo wiecie, miałem akurat zrobiony... O, pan patrzy, zdjęcie robi. I się pojechał, widzicie? Jakiś chłop mi zdjęcie zrobił. Jak ja tutaj działam.
No, także jak to się mówi? Dzięki temu, że ma właśnie ten nagrał na streamach, to mi się ten odcinek nagrał, nie? I właśnie tam wam wkleiłem wycinek z tego live'a, nie? Pobrałem specjalnie dla was 20 parę gigabajtów zapisu. Tylko po to, żeby wrzucić 15 minut odcinka, nie? Z tego, no ale trzeba, nie? Trzeba. O kim mówisz, Grim? O tym gościu? Nie no, chyba normalny gość. A będę sobie jeździł tak, nie? Tak, leci laptop, jest nagrywane, wszystko. O mnie? Co ty gadasz? Kuczy prost, czytam czata, co napisałeś wcześniej? Sorki, bo tak wiesz, jak skupię się na przykład na odcinku tutaj, nie? To wiesz, to jest trochę inaczej, bo wiele osób też ode mnie chce. Ja też muszę gadać do widzów na YouTubie, bo dla nich jest... po prostu chcę przedstawiać wszystko, nie? Wiecie, z wami gadam na streamach cały czas, wiecie, co się dzieje, a widzowie na YouTubie, którzy nie oglądają streamów, niestety nie są na bieżąco i muszę im czasami tam tłumaczyć coś, nie? Więc czasami jest tak, że trochę się zapomnę, patrzę ten czat i wiecie, nie? Ej, Krzyku, trzeba cię podjeżdżać zaraz siódką. Okej, spoko. Bo mam ponad 4 tony w zbiorniku już. A ten, a tu jest naprawdę... Naprawdę dobry plonik był, nie? W roku. A, zobaczenie zawodowe mam? Okej, może i tak. Ja mam 45% na przyczepie jakby, co nie? Spoko, tak? No. Ty to chyba nie zaraz się musiał sypać, nie? To może teraz odwiedzisz ten zestaw, nie? Spoko. Umiesz tam wykręcić, bo tam trzeba wjechać do tego, nie? No zobaczymy, nie? No poczekaj. Najwyżej będzie remont przyczepy. O Boże. A w sumie mi się przydał nawet, nie? Znaczy, może nie przydał się remont, tylko... nie no, w sumie ona jest spoko, nie? Na razie jest przepa spoko, także nie ma co za niej wymieniać. Ale no, co jak co, na żniwa to trochę ta przepa jeszcze by się przydała, nie? Bo ta jest trochę taka malutka. Czy już się remontka, zobaczcie. No widzicie. No właśnie, a jeszcze mam 800 w zbiorniku, nie? Ale dobra, to starczy na pewno, nie? Także to nie ma problemu. Tu się zawróć na tym, nie? Na polu czy coś tam. Dobra, tu wbijam się. Będę cię rozpierać jak coś, nie? Będę ci wygodnie pracować, bo tam jak jeździ dookoła, to tam dużo takich kątów prostych było i... To jest fajne, taka fajna linia w miarę, nie? Krzysiek to 60 albo przepije, albo przez... Nie, nikt nie zabierze ten komornik. Spokojnie, Krzysiu o 8 będzie dbał. Nie? Tak, dokładnie, będzie dbany. No. Ty właśnie kabinę będziesz zmieniał, czy nie? Co? Nie wiem, zobaczymy. No spokojnie. O, tam się przydało trochę, tam to już ten nagrak trochę taki rozszczelnił się, więc albo tego uszczelnić, albo coś. Boże, ale masz chłopie nick. Dziękuję, masło. Tak po prostu przyznam masło, okej? Okay? Więc albo tam ją lekutko przyszczelnić właśnie, albo coś nowego, nie? Mamy teraz sporo pieniędzy. Kapibara, dzięki za rajdę, witam. Witam serdecznie. Krzyk za siątkę w Lombardzie? Nic nie sprzeda, co ty gadasz? Nie no, Krzychu raczej by tego nie zrobił. Ty bary też zresztą na to, że Krzychu mu tutaj sprzedał swoją sieczkarnię, trafiał dobre ręce. No więc. Więc raczej będzie dobrze, nie? Ty w ogóle właśnie, mamy dalej tą kiszonkę ogólnie bliska. Widzicie co jest najlepsze? Że my ciągle używamy kiszonki tej z belek, a nie używamy tej kiszonki, którąśmy zakisili. I prawdopodobnie kukurydza, którą teraz mamy w tym roku, ona pójdzie na ziarno chyba, wiecie? Bo tej kiszonki naprawdę starczy na długo, więc tam kukurydza pójdzie na ziarno, nie? Także coś też innego zawsze, nie? Dobra, jakoś sobie cofniemy. Okej. Okay. Także będziemy mieli kukurydzę na właśnie ziarno, ramiona, a nie na kiszonkę. Bo na razie sobie odpuścimy w tym sezonie może kiszonkę, bo mamy jej dużo. A jak jakieś tam właśnie ogarniemy sobie już krówki, może coś, to też będzie na pewno inaczej, nie? A, i niedługo też rozwodowa gospy będzie, fajna. W tym sezonie może jeszcze nie, ale może pod koniec sezonu albo na początku następnego będziemy kupować nowe tereny, w których będziemy się trochę rozbudowywać. Także będziemy myśleli trochę w szklarni ludziska, już wam zapowiem. Ale wam się spodoba na pewno, nie? Myślę, że na pewno wam się spodoba, no. Dobra. Wiesz co, Krzysiu? Co? Gdzie jest siódka ogólnie? Siódka tam stoi. Podjechałbyś? Mogę podjechać na spokojnie. To dawaj, byś tutaj podjechał, ja bym to zrobił jakąś miniatureczkę dla ciebie, nie? No i dobra, ludziska, wracamy. Troszkę chciałbym zmienić światełko, więc może nie patrzcie na to, że jest inna godzina, ale troszkę trzeba było tutaj ogarnąć to. Ale spoko, Krzysiek, wyspałeś się cały, nie?
Tak, tak, wysypało się. On tam całe. Ma chyba 6700 pojemności, więc... 68% mam jakby, co nie? Czekaj, tam gdzieś stoisz tysiątką, bo ja kurde tak jadę na cofam na oślep. Nie, no to masz dużo miejsca, na spokojnie. Tak, mogę to cofać? MTZ zahaczył, no, na spokojnie. Cofaj, cofaj. Okej, okay, dobra. Cofaj, dobra. Cofaj. Cofaj, cofaj. Mogą sobie też zrobić ten poprzecznik tam w samą stronę, ale dobra, już mniejsza. Będzie się lepiej trochę tak jeździło na pewno potem ze zbieraniem tego też, nie? Nie wiem, czy dzisiaj to pole skończymy, ale może jakoś tam by się udało. Bo dzisiaj żniwa jęczmienia, więc takie pierwsze żniwa. Rzepaki chyba też doszły do siebie, czyś to nie? Rzepaki chyba na lipcu będą raczej. Chyba tak, bo jęczmienia ci pierwsze kosi, no. To potem się zrobią jakieś żniwa rzepakowe, myślę. I jakieś pszeniczki jeszcze byśmy walnęli, to akurat fajnie by było. Może Krzyku trochę pojeździł. O! Na rzepak to się puszcza akurat. Bo tam nie trzeba robić równych pokosów, nie? Do prasowania. A Krzyku, wiecie, nie ma kierownicy, trochę to będzie utrudnione dla niego. Tym bardziej, że Krzyku jest dopiero świeżym graczem farminga. Dlatego, no, wiecie. Nie chcę go na głęboką wodę puszczać, nie? A wy oczekujecie 100% realizmu i ja wam go oczywiście nie daję, ale staram się dawać, nie? Także, ej, fajnie to leci, kurczę, mega rzecz. Ty właśnie, ty, bo my tyleśmy przeskipali czasu. Ciekawe jak tam nasze w ogóle pszczółki, nie? No w sumie. W ogóle tam nie zaglądamy tej pasieki. Od ostatniego momentu, kiedy tam byłem, to właściwie nie byłem. Okej. Okay. Trzeba się zaraz do nich tam zajrzeć. Jest przy czym w radyjku. O. W ogóle jakieś tam ludki muszę pozgrywać sobie. Jakie disco polo tutaj najlepiej. Disco polo. Ty, ale jakby można było puszczać, nie? Disco polo by leciało z radyjka tutaj w tym. Królowo, mał, tylko z kitu, ja rycerze, nie? Zarobiście by było. A tak, kurde, lipoton. Ej, powiem ci, Krzysztof, serio. Bardzo się cieszę, że na tej serii jesteś, bo jest weseli na pewno, nie? O, jak miło. No, miło dla Krzycha. Ale zaraz będzie niemiło dla mnie, bo się kończy czerwiec, muszę Krzychowi wypłatę dać. Dla mnie będzie jeszcze milej. No, tak. Nie, bardzo fajnie, słuchajcie, bez krytów lecimy, mamy 63 koła na koncie. To bardzo dużo. I naprawdę, myślę, że kupimy sobie jakąś ziemię teraz, nie? Pójdziemy bardziej w ziemię. Bo dużo pieniędzy mam na koncie, serio dużo, krowy w końcu się opłacają, bardzo fajnie lecą. No i nie ma co ukrywać, ale w końcu odbiłem się od dna. Teraz nie boję się pójść spać, nawet jak mi jakiś zbor zaleje, to wiem, że i tak mam jeszcze dużo pieniędzy. Także nie martwię się o to całkowicie. A kasę, którą zrobimy, jak mówię, przeznaczymy pewnie w nowe działki, po prostu w jakieś nowe pola, coś tam połączymy sobie. No będzie fajnie, kurczę, będzie Kongo, nie? Odbiłem się lekkim z komunii. Tak. Dobra. Wiesz co, może teraz jakby ja sobie ten, zasypię się tam, pojadę sobie pod przyczepę. Zgaszę kombajn. Mm-hmm. O nie to, zgaszę kombajn i pojadę się wysypać się na silość, okej? Okay? Spoko. No to myślę, że będzie spoko pomysł. O, jest tam podjechane? Czy nie? A w ogóle mam rurę wystawioną? Czekaj. Nie wiem, ja tutaj pracuję, nie? Jakby co? Ja nie widzę. Nie mam rury żadnej, panie, ja to co to robię? O, teraz jest. No, teraz się sypie. Dobra, aż sprawdzę na pewno. No, sypie się, dobra. Mam jeszcze, tam się wysypie do końca. Okej, okay, dobra. Gasimy sobie na razie. Wysiadamy do siuntki. Dawno jeździłem siuntką w ogóle. Ale no fajnie chodzi. Aż mi szkoda będzie, jak ją sprzedamy, nie? Jak sprzedamy? Żartowałem oczywiście, nie. Nie, no. Serio, siątka zostaje, ale no kiedyś ten czas przyjdzie, że trzeba nie sprzedać po prostu. Więc to jeszcze nie teraz, co prawda, ale potem na pewno, nie? Szybciej gospodarstwo upadnie, niż siątka zostanie sprzedana. Powiem ci, jak przepiszę tego gospodarstwo, na pewno upadnie, nie? Tubelek w ogóle nie było? Nie, tam jest jedna. To tubelek nie było na tym polu? Były jakieś. Czekajcie, może spadły gdzieś do stawu albo co? Może i ta. To muszę tylko jechać, bo to z górki, wiecie, mi pcha przyczepa. No, ale to spoko. Fajnie, sobie zajedziemy. Do silosu. Co nie wcofać. A te mam na boku ustawione? Trzeba na lewo chyba, nie? Sypać. Na prawo chyba mam ustawione. Na prawo, dobrze jest. A tak, bo tam sypałeś ten zestaw, no tak, no to spoko. Drugi jeszcze będzie, myślę, także przyczepki akurat tutaj powinny się nam fajnie ogarnąć. Oj. Troszkę, fajnie coś będę miał ogarnąć trochę tutaj z tym. Damy sobie mniejszy bieg. Dobra, czekajcie, bo muszę trochę sobie zakręcić to przyczepą. Okej. Okay. Teraz jest symulator cofania z Riot Gplayem.
zaraz tym G-playem. Dobra, jakby to ojciec mnie oglądał, matko bosko, oby nie oglądał. Miał pogospo już. Dobra. Oj, zarąbałem w bramę. Kurczyć prost, nikogo to nie wchodzi, co ty masz, co ty nie masz, stary, nie pisz takich rzeczy na czacie. A zaraz cofniemy, pany i panowie. Pany i panewki. No szkurde, nie wyrobię, nie? O, teraz pójdzie. No teraz, to, kurde, jak nie jedno, to drugo. Potnę te bramy, grucha! Mówiłeś, miałeś rację, nie? Źle bramy porobiłem, zaraz powalę je. Dobra, teraz, jadę na oko, nie? Na oko cofam. Czekaj, muszę wysiąść, kurde, bo nie wiem, co tam się dzieje. Dobrze idzie. Pasuje mi to. Pasuje. O! Lekka odbitka. Jeszcze. Dobra, starczy. Wysypiemy sobie na pandekę tutaj na razie. Potem się tam gdzieś coś się zwali, nie? Na razie tam tylko pod dach po prostu. No i dobra. Zaraz dojdziemy do Krzycha i tam zakończymy odcinek, wiecie. Dobra, dwuja, truja tutaj. I fajnie. O, dobra, będziemy tędy. Musimy tam jeździć tamtędy przez gospo, nie? Nie no, co ty sam teraz? Krzychu, dobrze ci po cofanie, nie? No tak. No to spoko, ja też jakoś miałem tam problemu, bro. Bo tam właśnie piszą, że ten, że o, na klawie to każdy umie, nie? Powiem ci, Ksandras, nie, ja na klawie też nie potrafiłem, nie? Ty się wyrąbałeś 500, co mi się wydaje. Nie. Nie gadaj mi nawet tego. No nic, to trudno, wybacz ci to. Polo odrobisz, w burakach odrobisz, nie? A tam dziki jakieś pobiegałem, ja widziałem. Tak, dziki, a tam dziki, jeden na górze dziki. Był, na górze był tam jeden. Da. Dobra. Kaj ty jesteś, o tam jesteś, to polecimy do Krzycha i zakończymy odcinek. Słuchajcie, dzięki za uwagę, mam szczerze, że wam się odcinek rzeczywiście spodobał i że przyjdziecie na kolejne, bo na pewno to się robi po prostu coraz ciekawiej, coraz fajniej, także cóż, dzięki za odcinek, do kolejnych, trzymajcie się, o Krzychu tutaj się działa, MPZ-cikiem, no także do kolejnych, no i cześć, pozdrawiam serdecznie, pa pa. Pa pa.